My na kolejny odcinek magazynu skrótów koleje Dolnośląskiej 4. Ligi. Tym razem rozpoczniemy od grupy zachodniej, w której udało się rozegrać 5 z 8 zaplanowanych na miniony weekend meczów. Nasz magazyn rozpoczynamy od spotkania lidera, który na własnym boisku podejmował Mewe Kunice. Goście to jedyny zespół, który w obecnych rozgrywkach był w stanie pokonać Karkonosze. Co więcej, jeśli ją zrobił to w kapitalnym stylu, ponieważ wygrał aż 5 do 0. Kuniczanom bramki udało się nie stracić również w pierwszej połowie meczu rozgrywanego w Jeleniej Górze. Druga część to już jednak popis skuteczności w wykonaniu podopiecznych Jacka Kołodziejczyka. Już w 46 minucie prowadzenie gospodarzem dał Kamil Kurjanowicz. W 65 minucie ten zawodnik został zmieniony przez Kacpra Tokarza, który kilka minut później również pisał się na listę strzelców podwyższając wynik meczu. Kibica obecni na stadionie w końcówce zobaczyli jeszcze jedno trafienie, a jej autorem w doliczonym czasie gry był Nikodem Siudak. Przenosimy się do Prochowic, gdzie wicelider podejmował grań Trostoka. Podopieczni Roberta Gajewskiego byli zdecydowanym faworytem tego meczu, jednak goście mocno postawili się wyżej notowanemu rywalowi. Kibice na pierwszą bramkę czekali do końcówki pierwszej części spotkania, ponieważ dopiero w 45 minucie na listę strzelców pisał się Wojciech Galas i Prochowiczanie na przerwę schodzili prowadząc jeden do zera. Gdy tuż po przerwie prowadzenie podwyższył Dawid Waksmucki, To wydawało się, że wicelider lider grupy zachodniej spokojnie dowiezie zwycięstwo do końca. Sytuacja skomplikowała się w 83. minucie, gdy Wojciech Grzęda zdobył kontaktowego gola dla Granitu. Do zakończenia meczu pozostawało jeszcze sporo czasu, ale żadnemu z zespołów nie udało się zdobyć kolejnej bramki. Kroku czołowej dwójce do chce Polonia Środa Śląska. Tym razem po dopiecznych Jarosława Pedryca czekało spotkanie z outsiderem tegorocznych rozgrywek z partną Grębocicę. Niespodzianki w tym meczu nie było, już w 12 minucie prowadzenie gospodarzom dał Łukasz Skolimowski. Po zaangażowaniu Polonii było widać, że chce jak najszybciej rozstrzygnąć losy tego meczu. Już 7 minut później prowadziła dwiema bramkami. Autorem trafienia okazał się Jakub Dudziak. Po kolejnych 5 minutach mieliśmy już 3 do 0. A swoją drugą bramkę w tym spotkaniu zdobył z Kolimowski. To nie zaspokajało jednak apetytów drużyny ze Środy Śląskiej i w 28 minucie gospodarze prowadzili już czterema bramkami. Tym razem na listę strzelców wpisał się Maciej Tomasik. To było już ostatnie trafienie w tej części meczu. Jednak biorąc pod uwagę sytuację na boisku, nikt nie miał wątpliwości, że również w drugiej części będzie można obejrzeć bramki. Tak też się stało i w 58 minucie swojego hatryka w tym meczu skompletował z Kolimowski. W końcówce meczu gospodarze zadali jeszcze dwa ciosy. Najpierw w 79 minucie szóstą bramkę dla Polonii zdobył Kamil a dzieła zniszczenia 10 minut później dokonał Jakub Biliński i ostatecznie Polonia Środa Śląska pokonała Spartę Grębocica aż 7 do 0. Z iście zimową aurą na początku meczu musiały sobie radzić zespoły Górnika Złotoreja i Skrykochlice. Padający śnieg utrudniał obu zespołom grę w pierwszej połowie. Lepiej z takimi warunkami radzili sobie gospodarze, którzy w 31 minucie wyszli na prowadzenie po bramce zdobytej przez grającego trenera Krzysztofa Kaliciaka. Z biegiem czasu warunki się normowały, a to z całą pewnością działało na korzyść gości. W 74 minucie Iskra dopięła swego i doprowadziła do wyrównania. Bramkę na wagę punktu dla Kochlicza zdobył Eryk Klimczak. Na ostatnie rozegrane spotkanie w miniony weekend w grupie zachodniej zapraszamy do Jawora, gdzie miejscowa Jaworzanka podejmowała AKS Szegon. Kibice zgromadzeni na stadionie na pierwszą bramkę czekali do 33 minuty, bo wtedy gości na prowadzenie wyprowadził Dawid Domaracki. Jak się okazało nie było to ostatnie słowo AKS-u w pierwszej połowie, ponieważ jeszcze przed przerwą drugą bramkę dla gości zdobył Martin Sekfueme. Na kolejną bramkę czekaliśmy do 60 minuty, gdy samobójcze trafienie zanotował Przemysław Wiśniewski i zespół ze Strzegomia prowadził trzema bramkami. Trzy minuty później mecz Dawid Kusio, który jako czwarty pokonał bramkarza gospodarzy. Do końca meczu goście przeprowadzili pięć zmian, jednak świeżo wprowadzeni zawodnicy nie byli w stanie zdobyć kolejnych bramek i AKS pokonał Jaworzankę 4 do 0. Pozostałe trzy mecze zostały przełożone ze względu na niesprzyjającą pogodę. Przenosimy się na wschód, a dokładniej na mecz Beniaminka z Kamieńca Ząbkowickiego, który w 17. kolejce musiał stawić czoła liderowi z woli Woliborza. Kibice w tym spotkaniu zobaczyli aż 8 ramek. Pierwsza padła w 13 minucie, gdy bramkarza gospodarzy pokonał Filip Barski. 8 minut później mieliśmy już dwubramkowe prowadzenie Słowianina. Tym razem Marcina Margasińskiego pokonał Łukasz Szczepaniak. Lider grupy wschodniej nie zamierzał odpuszczać i po upływie 25 minut był już na trzybramkowym prowadzeniu. Autorem kolejnego trafienia był Wojciech Szuba. Gospodarzy w pierwszej połowie stać było jedynie na jedną bramkę, którą w 28 minucie zdobył Krzysztof Czachor. Na tym strzelanie w pierwszej połowie się zakończyło. Jednak w drugiej szybko zostało wznowione. Już w 52 minucie prowadzenie gości podwyższył Marcin Buryło. Trzy minuty później mieliśmy już 1 do 5, a bramkę dla Słowianina tym razem zdobył Adam Bońkowski. U gości było widać chęć do zdobywania kolejnych bramek. Dwie kolejne padły w odstępie kilkudziesięciu sekund. Najpierw w 67. minucie swoją drugą bramkę w tym meczu zdobył Szuba, a po chwili Słowianin zdobył siódmą bramkę. Podobnie jak Szuba, swoje drugie trafienie w tym meczu zaanotował Buryło i tym samym ustalił wynik meczu. Na kolejne spotkanie przenosimy się do Trzebnicy, gdzie miejscowa Polonia podejmowała wicelidera grupy wschodniej Piastaż Migród. Goście byli zdecydowanym faworytem tego meczu, co udowodnili już w pierwszej części spotkania. W czwartej minucie na prowadzenie Piasta wyprowadził Marcin Gołębiowski, dzięki czemu goście mogli kontrolować losy meczu. Po upływie pół godziny drugą bramkę dla Piasta zdobył Patryk Łukaszewski, a tuż przed gwizdkiem oznaczającym przerwę trafienie zanotował Tobiasz Jarczak. Tym samym Żmigrodzianie, którzy już do przerwy prowadzili różnicą trzech trafień, mogli kontrolować losy spotkania. Szczególnie gdy w 66 minucie boisko z czerwoną kartką puścić musiał zawodnik gospodarzy Przemysław Stasiak. Pomimo gry w przewadze Piast nie był w stanie zdobyć czwartej bramki i ostatecznie pokonał Polonię 3 do 0. Do najciekawiej zapowiadającego się spotkania w tej kolejce doszło w meczu pomiędzy trzecią Lechią Dzierżoniów, a czwartym Motoil czoława. To co najciekawsze w tym spotkaniu miało miejsce w jego drugiej połowie. W 51 minucie prowadzenie gospodarzą dał Wiktor Galuba. Lechia starała się utrzymać korzystny wynik, jednak nie udało się tego dokonać. W 69 minucie do wyrównania doprowadził Daniel Pawlak. Do zakończenia meczu więcej bramek nie ujrzeliśmy i oba kluby musiały zadowolić się podziałem punktów. Przenosimy się na kolejne spotkanie, tym razem do świnnicy, gdzie miejscowa Ignarchom Polonia Stal podejmowała sekoła Marcinkowice. Gospodarze chcieli odegrać się gościom za jesienną porażkę w Marcinkowicach. Od początku meczu obydrużny miały swoje sytuacje. Jednak na pierwszą ramkę poczekaliśmy do 37 minuty. Wtedy Wojciech Sowa przyjął piłkę na połowie przeciwnika. dogrył do Patryka Paszkowskiego, który wypaczył Oskara Trzepacza. Ten sfinalizował całą akcję i gospodarze prowadzili 1 do 0. Polonia drugi cios zadała w 59 minucie. Fenomenalnym podaniem podpisał się Kozaczenko. A Piotr Kotyla wykorzystał sytuację sam na sam, pewnie pakując piłkę do siatki. Wydarzenie, które podciało skrzydła gościom nastąpiło ostatecznie w 78 minucie gry. Stanisław Antosik świetnie dograł do Wojciecha Sowy, a ten pewnym uderzeniem trafił na 3 do 0 i tym samym zamknął wynik tego meczu. Dystansu do czołówki nie zamierza tracić kolejny z zasłużonych w ostatnich latach klubów. Do niedawna trzecioligowiec Gaci udał się na mecz do Bielawy i pokazał jak powinno się wypunktować słabszego rywala. Już w czwartej minucie goście wyszli na prowadzenie po trafieniu Władysława z Szybko zdobyta bramka pozwoliła zopać jeszcze większy luz drużyny z Gaci, która kwadrans później prowadziła już dwiema bramkami. Autorem trafienia nad tym razem był Jegor Tarnow. Na kolejne gole czekaliśmy do drugiej połowy, a dokładniej do 57 minuty, gdy trzecie trafienie dla Foto Higieny zanotował Damian Draczyński. Gospodarze nie byli w stanie w tym meczu odpowiedzieć choćby jednym golem. Za to po raz czwarty trafili goście. W 78 minucie swoją drugą bramkę w tym meczu zdobył Szwec. I ustalił wynik meczu. Sporo emocji kibicą deserwował kolejny mecz w ramach grupy wschodniej, której Galactico Solna podejmował skałki stolec. Spotkanie rozpoczęło się mocnego uderzenia, ponieważ gospodarze wyszli na prowadzenie w trzecim po trafieniu Patryka Drożyńskiego. Z prowadzenia nie cieszyli się jednak zbyt długo, bo już 5 minut później do wyrównania doprowadził zespół ze stolca. Autorem bramki dla skałki był Dawid Kuriata. Ten sam zawodnik dość niespodziewanie w 48 minucie wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Zespół, który dotychczas zdobył tylko 5 punktów, podobnie jak przed tygodniem w starciu z Piastem Żmigrud, tak i tym razem stanął przed szansą na kolejne oczka. Tak się ostatecznie nie stało, a decydującym dla losów meczu okazał się fragment pomiędzy 73 a 79 minutą meczu. Najpierw do wyrównania doprowadził Mikołaj Kuc, a 6 minut później, jak się potem okazało, decydującą o losach zwycięstwa bramkę zanotował Jakub Bolisenga. Tym samym gospodarzom udało się odwrócić los meczu i zainkasować 3 punkty. Po wyjazdowym zwycięstwie w Marcinkowicach o kolejne zwycięstwo i utrzymanie w górnej połówce tabeli powalczyć chciał Orzeł Złopkowice Śląskie. Tym razem zadanie nie było łatwe, ponieważ przyszło im się zmierzyć z Baryczą Słów. Zespół prowadzony przez Janusza Kudybę wiosną rozpoczął od remisu i chcąc włączyć się do walki o utrzymanie nie mógł pozwolić sobie na kolejne potknięcie. Goście mocno rozpoczęli to spotkanie, ponieważ już w ósmej minucie wyszli na prowadzenie. Po trafieniu Jakuba smektały, bardzo nie zamierzał zadowolać się jednobramkowym prowadzeniem. Po upływie kolejnych 6 minut prowadził już dwiema bramkami, a autorem trafienia okazał się Tomasz Serweta. Ten sam zawodnik w 37 minucie podwyższył prowadzenie gości, którzy na przerwę schodzili prowadząc 3 do 0. W drugiej części meczu kibice zobaczyli tylko jedną bramkę, a jej autorem w 66 minucie po raz drugi w tym meczu był smektała. Ostatecznie bardzo odniosła bardzo ważne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie w koleje Dolnośląskiej czwartej lidze.